generalnie wiele marek w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, głównie jeżeli chodzi o marki modowe, szuka miejsc takich, gdzie mogą zaprezentować swoje ubrania stylistom, osobom, które pracują w gazetach, ponieważ te osoby często właśnie z takich miejsc, z takich showroomów wypożyczają ubrania, które potem są wykorzystywane w różnych sesjach czy przy nagraniu różnego rodzaju programów. I właśnie nowy showroom jest takim miejscem na mapie Warszawy, które pierwsze jest bardzo otwarte. To właściwie każdy stylista, każda osoba z gazety może znaleźć coś ciekawego, co może się przydać w jej pracy. Jest to też fajne miejsce do nagrywania różnego rodzaju. Miałam okazję tutaj nagrywać program, gdzie wnętrza bardzo fajnie grały, ponieważ można je w różne sposoby modyfikować. I to miejsce też ma właśnie taki potencjał nagraniowy. Przede wszystkim jest fantastyczna atmosfera. Prowadzisz firmę PR. Jak długo? Długo. 10 lat. Ilu w tej chwili masz klientów? 12. A skąd pomysł na PR? Pomysł wziął się wtedy, kiedy w filmie polskim, skąd się znamy, pojawił się kryzys i coś trzeba było robić, a ja jestem osobą dość dynamiczną, więc uznałam, że przy moim sposobie bycia, łatwym łapaniu kontaktów, będzie to coś, w czym będę mogła się spełnić, bo w PR-ze jest też dużo elementów kreatywnych, które uwielbiam. Ania świetnie promuje marki, które ma pod swoją opieką, jak również jest to fajne miejsce na eventy, ponieważ można przestrzeń, która tutaj jest w różnoraki sposób zaaranżować. Też jakiś czas temu robiliśmy tutaj sesję fotograficzną, gdzie jednocześnie była prezentacja różnego rodzaju makijaży dla marki Mystic, więc jest to miejsce, które może być w różny sposób przearanżowane i zarówno klienci, którzy są ani klientami nowego showroomu, mogą znaleźć tutaj fajne miejsce dla siebie, ale też osoby, które przychodzą. Po pierwsze jest to dobre miejsce, gdzie można wypić smaczną kawę i zobaczyć naprawdę ciekawe produkty. Firma twoja kwitnie, coraz więcej klientów, zajmujesz się głównie modą, prawda? Tak, aktualnie zajmuję się głównie PR-em modowym, ale też w dużej mierze realizujemy projekty eventowe. Czasami są to niezależne projekty eventowe, a czasami są to projekty wpisane w strategię dla naszych klientów. Ania ma czwórkę dzieci. Ja mam trójkę, więc tutaj już jest nić porozumienia. Poza tym jest niezwykle kulturalną taką kobietą, taką, na którą się z przyjemnością patrzy, spełnioną przede wszystkim. W jej wzroku nie ma zazdrości, nie ma zawiści, czego nie można powiedzieć o wielu ludziach, których się spotyka w Polsce niestety. Jest uśmiechnięta. I myślę, że to miło, że bez właśnie tych uczuć, o których wspomniałam, mogą dwie kobiety egzystować i się wspierać. Największą radość sprawia mi ten moment, w którym właśnie się znajdujemy. Mam poczucie dobrze wykonanej pracy. Ten moment, kiedy widzę zadowolenie w oczach klienta, to co zrobiłam, wiem, że będzie po prostu skuteczne PR-owo. I mogę jakby pozwolić sobie na pozbycie się takiego napięcia, które zawsze gdzieś mi towarzyszy w trakcie przygotowań i w trakcie imprez. A największy problem? Problem to największy, to ja mam ze sobą. Ja czasami nie panuję nad złymi emocjami i one się czasami udzielają moim pracownikom. Nie ma problemów. Właściwie to wszystkie problemy są do rozwiązania, jeśli się odpowiednio do nich podejdzie. Jeżeli chodzi o Anię, to jest przede wszystkim osoba, która bardzo się angażuje w swoją pracę i jest bardzo sumienna, to jest bardzo ważne. I to dla mnie jest cenne w takiej pracy, lubi porządek, ponieważ często jest tak, że dużo rzeczy się robi na tak zwaną gębę. I wszystko jest dobrze, dopóki nie ma żadnego problemu, żadnej sytuacji konfliktowej. A Ania jest taką osobą, która podchodzi do sprawy profesjonalnie, więc wszelkiego rodzaju umowy, wszelkiego rodzaju jakieś kontrakty są rzeczywiście przemyślane i z wyprzedzeniem realizowane. I to powoduje, że potem nie ma różnego rodzaju konfliktów, tak, które mogłyby się pojawić. Jest przede wszystkim osobą bardzo otwartą. Ilekroć się tutaj wpadnie do showroomu, to wita wszystkich mega pozytywną energią, uśmiechem, takim powerem. To bez dwóch zdań. Myślę, że to też się przekłada na to, jak właśnie marki, które są tutaj w showroomie, są odbierane przez stylistów, dziennikarzy, osoby, które wypożyczają ubrania do sesji. Przede wszystkim jest też osobą, która łączy ludzi. Powiedziałabym pokrótce, czyli kombinuje, a w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak można różne osoby ze sobą spotkać, jak można spowodować, że pewne ich
działania i pewne aktywności się przetną. I ona jest taką osobą, która właśnie fajnie łączy ludzi, fajnie potrafi spowodować, że ktoś, kto na przykład ma ciekawą markę modową, spotka się z osobami, które interesują się modą, bądź mają fajne jakieś, nie wiem, miejsca, czy w internecie, czy w prasie tradycyjnej, gdzie może o tych rzeczach, które są w showroomie, napisać bądź pokazać się. Więc jest to osoba, która bezwzględnie łączy ludzi. I jeżeli zaprosimy widzów Life and More do showroomu na ulicę Chodakowską 12 w Warszawie, to na pewno znajdą tu Państwo wspaniałe ciuchy, świetne buty, torebki, kapelusze, biżuterię i kosmetyki. Czyli warto zajrzeć. Zapraszamy.